Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj Wam przedstawię kartę sieciową Gigabyte o takich parametrach. Jest to karta sieciowa, która posiada też Bluetooth technologii 5. I ta karta bardzo dobrze współpracuje z Linuxem. A to są jej dalsze parametry. Złożymy sobie pudełeczko i zobaczcie, tutaj w Linuxie mamy Wi-Fi, wszystko działa, Bluetooth tak samo działa. Przejdźmy sobie do ustawień Bluetooth. No, zobaczcie, wszystko działa jak należy, karta bardzo dobrze współpracuje z systemem Linux, nie ma z tym żadnych problemów. Informacje, to jest moja obecna platforma, na której obecnie działam, bo w swojej głównej mam awarię zasilacza, o czym już wiecie, to jest ten procesor Intel Pentium Gold, 4-rdzeniowy, tak naprawdę ma 2 rdzenie fizyczne, a 4 wirtualne, więc jest jako 4-rdzeniowy, ale tak naprawdę ma 2 rdzenie fizyczne. Pojemność dysków, Ubuntu 64, wersja okien Wayland. Z tym Waylandem to też poszaleli, ale bardzo dobrze to działa. Mamy tutaj akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. Uruchomimy sobie ten komputer, żeby pokazać, jak on chodzi. W tym celu go wyłączę. W BIOSie mam w UEFI mam ustawione jako uruchamianie z funkcjami Windows 10. W BIOSie UEFI z 2014 roku mam tak samo ustawione i nic się nie dzieje. Słuchajcie, jak chodzi. Akcelerator zapierdala naprawdę. No i zobaczcie. Tak się uruchamia pięknie. Nie mam z niczym problemu. Ładnie się Ubuntu ładuje bez żadnych problemów, czego tamkolwiek. Proszę, wszystko mamy. Proszę bardzo, Wi-Fi działa. Bluetooth też działa. Nie mam z niczym problemu. Ustawienia zasilania, co Wam pokażę. Tryb wydajności jest tymczasowo wyłączony z powodu wysokiej temperatury działania. Wiecie dlaczego? Bo akcelerator się grzeje i to sporo, naprawdę sporo się grzeje i akcelerator powoduje ograniczenie możliwości wydajności sprzętu. No niestety, słuchajcie, Tesla C870 miały to do siebie, że się grzały niesamowicie. No zobaczcie, o takie mam obecnie. O, takie mam obecnie temperatury w komputerze, nie są tragiczne. Tu na dole w dysku ten Gudrama SSD CL100 240 generacji trzeciej mamy błąd, błąd ewidentnie czujnika, dlatego pokazuje 100 stopni, co jest fizycznie niemożliwe, bo by się układy popaliły. A tak to zobaczcie, nie źle, temperatury nie są tragiczne. Mamy tutaj obudowę Silentium PC Armis AR1, która jest bardzo ciasna, ale zobaczcie, nie ma naprawdę tragedii. Procesor ma tu chłodzenie boksowe od Intela i9 10 generacji z miedzianą podstawą rdzenia, więc na chłodzeniu, więc nie jest tragicznie. No, do tego sam system Ubuntu działa bardzo sprawnie, to mu aktualizacja oprogramowania. Zaktualizowałem sobie przed chwilą, więc nic się nie dzieje. Ale naprawdę, powiem Wam szczerze, że Linux Ubuntu jest zarąbisty. O, to Wam jeszcze pokażę. Menadżer systemu, zasoby. No to pokazuje jako 4-rdzeniowy układ procesora, ale tak naprawdę mamy 2 rdzenie fizyczne i 4 rdzenie rdzenie wirtualne, tak zwane wątki. Pamięć RAM to jest 16 GB, GUDRAM i RDM, XBlack 3200 MHz,
i tam sieć, ogólnie zasoby systemowe. To jest główny dysk na system Linux. pięćdziesiąt łącznie. Mówiłem, że jest 1 terabajt. 1 terabajt, powiem Wam szczerze, był, ale go podmieniłem na coś mniejszego. Dlatego już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że tutaj 1 terabajt IRDMA to praktycznie jest niepotrzebny. Ja ten komputer będę wykorzystywał tylko jak będzie potrzebny. Więc tutaj 250 giga na system Linux wystarczy w zupełności. Ja sobie terówkę wpierdolę do jakiegoś laptopa, jak go kupię. I tu mamy Bluetooth i tak dalej, media. Tu mamy też 240 giga. No i mamy jeszcze dysk na kopie zapasowe systemu Linux, TimeShift. Już Wam pokażę, jak to się robi. Tu mamy program TimeShift. Oczywiście hasło. Hasło jest bardzo ważne w Linuxie, bo to chodzi o Waszą bezpieczeństwo i to oprogramowanie TimeShift robi Wam kopię lustrzaną całego systemu. W razie jakby Wam się system wyłożył, coś by się rozwaliło i tak dalej, klikacie sobie daną kopię i robicie przywróć. I dzięki temu macie po sprawie. Ale ja sobie utworzę. Tak tworzy się migawka systemu, czyli obraz całego systemu Linux. I zobaczcie, mamy migawkę zrobioną. To było na wszystko. Dzięki i trzymajcie się. Miłego dnia.